Cześć! Witajcie, dzisiaj pokażemy Wam naszą poranną rutynę. Jest to wideo z napisami, także żeby je włączyć, na telefonie musicie kliknąć wideo i w górnym prawym rogu są wtedy trzy kropeczki i tam trzeba je rozwinąć i są napisy. A na desktopie, Wojtas? Tak, i w tym pasku, który się pojawia, gdzie jest play i pauza, po prawej stronie jest ikonka napisów, druga od lewej. Także tam będą napisy, nie obawiajcie się ich włączyć. Cześć Wam. Właśnie się obudziliśmy i chcemy pokazać Wam dzisiaj, jak wygląda nasz poranek. I rozciąganie. No a oprócz tego, no ja wstaję pierwsza i ogarniam różne rzeczy. Właśnie. Także, no cóż, zaczynamy od toalety. Plecki? A to najpierw cię... A, czyli przed toaletą? Nie, najpierw toaleta. A potem... No... Zanim ruszymy Wojtka, to trzeba, jest w tej rurce woda, więc trzeba ją trochę wytrzepać. Respirator. Po prostu wytrzepuję to gdzieś na kołdrę. Pewien czas, ale jeszcze nikt nie sprawdził jak. No zresztą każdy potrafi wstrzymać oddech, tak? Co? Załatwiło się? Nie? No dobra, to zostawiamy Wojtka. Już załatwił. Odsłonię zasłonę. Taki ładny zionek. Śpimy w naszym dużym pokoju. Tam jest, za drzwiami jest sypialnia, ale jest dość daleko, więc też jest tam mało miejsca i trzeba by dosić Wojtka, wszystko przewozić, nosić tam. Więc wybraliśmy prostsze rozwiązanie i to jest Wojtka łóżko rehabilitacyjne, na którym pracuję. Tam ma to miejsce na komputer. W ciągu dnia tutaj pracuję, a rano coś to zobaczyć. To jest kanapa nasza i tutaj sobie śpimy. Przełożony jest materac. Wojtka, materac, który się rusza za niego. To prawda. Rano raczej długo dochodzisz do siebie. Zapewne to z powodu braku przyjąganka.
No więc teraz jesteśmy gotowi, żeby zacząć cię z boku przykładać na plecy. Ty masz bardzo wielkie i wygniecione plecki, bo przez całą noc spałeś na jednym boku. Więc teraz trzeba trochę ruszyć to ciało. Wyjmuję poduchę z między kolan. Wyjmuję poduchę spod pleców. Serduszko. Spod ręki. Dinozaur. To są wszyscy koledzy Wojtka. No i za pomocą nóg robię dźwignię. Idziemy. Przykręcam głowę. No i co? I trochę trzeba rozmasować, tak by tu, nie? Już w nocy się chyba popłakałeś, bo masz łzy. Nie jest to najwygodniejsza pozycja, ale już nauczyłam się robić wiele rzeczy właśnie. Tobie jest wygodnie. Cieszę się, Wojtek, bardzo się cieszę. Ostatnio wprowadziłam też rozciąganie dla Wojtka. Czyli trochę rozciągam mu nogi, trochę nimi ruszam, żeby obudzić naszego śpiocha. Tylko troszkę. To na polsko? No, teraz zostawiam Wojtka na plecach, czyli na płasko. W celu poduszkę między nogami. Kładam pionowo. Jeszcze rączki rozciągamy. No przykro mi, Wojtek, każdy się musi trochę poruszać. O, i już w toku ruszania już pojawia się taki trochę dźwięk chrapiący w rurze. I to znaczy, że trzeba zrobić odsysanie. Tu jest Wojtka ssak, czyli narzędzie do odsysania takiej wydzieliny, która się w rurce zbiera. Tu mamy cewniki. Taki duchy. Co? Tu mamy Wojteczkę. No i... To prawda. Więc będziecie świadkami teraz czynności, która jest w życiu Wojtka bardzo częsta, ale mało kto ją widzi. Spróbujemy. Ale trochę trzeba. Jest za dużo. No i szukam po prostu tej wydzieliny w środku. W środku Wojtek ma plastikową rurkę, więc... Co? Nie masz? Nie słyszycie teraz. No i po sprawie. Dokładnie. Tak, na TikToku dużo. Na TikToku dużo ludzi często pyta, czy Wojtka boli odsysanie, więc dementujesz, tak? Kur, to co teraz robimy? Komputer! Dobra. Z tego powodu przyciągamy taką specjalną szafę. Jest to szafa, którą Wojtek znalazł online
specjalnie właśnie na potrzeby bycia szefą z komputerem. Znajduje się tutaj, mieszka w kuchni. To nasza kuchnia. To jest szafa Wojtka. I ma kółka. To instalacja na górze, zaraz zobaczycie, do czego się przydaje. Więc jedziemy. No to teraz dowiecie się, po co jest tajemnicza biała skrzynka. Otóż jest to, Wojtka, trzyma dełko na laptopa. Zrobił to Wojtka tata w pomysłowy sposób. I dzięki temu Wojtek może pracować na komputerze swoim. Dobra, gdzie jest jakaś ciężka? Do tego przydaje się moja encyklopedia psychologii, żeby być obciążeniem. Sprawa jest jeszcze tutaj drugie obciążenie, ale teraz go nie widać. Są takie linki specjalne, elastyczne. Oto jest komputer. Ma klamerki, bo są przyczepione. Wojtka. Co to jest? Tobi? Właśnie. Więc dzięki temu Wojtek nie musi używać rąk. Ani nogę do obsługi komputera. Jest to urządzenie na magnesik. Niby powinno się trzymać, ale chyba nie wpadli na to, że ktoś będzie do góry nogami używał. Więc włączamy. No i niestety włączanie. Ja nie jestem w stanie. Wojtek nie jest w stanie zrobić włączenia sam. Trzeba mu w tym pomóc. Ale potem już wszystko co robi, to może robić samodzielnie i ja w tym czasie będę go karmić. Dawaj, kąpie. Włączaj się. No, to jest Windows, więc to trwa. Udało się. Więc jeszcze przemyję ci trochę oczy. Co, mamy takie fajne ściereczki z włókniny. I taką fajną wodę. Ze sklepu, z butelki. Wojtuś uwielbia, jak się go głaszcze. I wszelkie zabiegi wokół twarzy. To co, jak się wtedy czujesz? Tak, tak wygląda właśnie nienawiść do przecierania oczków. Czas na okulary. Za chwilę nikt. Czekaj, jedną ręką zakładanie okularów. Czemu nie? No i już Wojciech jest gotowy. Na co? Co będziesz teraz robił? Na swoim magicznym sprzęcie. Pokażę, włącz coś. Widzicie? Magic. Jest.
Cieszysz się, czy nie? No dobrze. To zostawiamy Wojtusia i idziemy po żarcie. To co, Wojtas, co będziesz dzisiaj jadł? Brzmi pysznie. A co to jest? Co? Tak, jedzenie przemysłowe. Brzmi strasznie, ale jakbyście zobaczyli wyniki krwi Wojtka, to są lepsze niż nas wszystkich. Tak wygląda to wspaniałe jedzonko. Jest słone. Nie jest smaczne. No ale jak coś idzie prosto do brzucha, to chyba nie musi być smaczne. No i co? Trochę je podgrzewam, żeby nie było temperatury lodówkowej, tylko w temperaturze pokojowej. I dostaję Wojtek tego 200 gram. 5 razy dziennie. Mam nawet taki specjalny termometr, żeby sobie mierzyć temperaturę. I czekam na 25. W międzyczasie sobie gotuję wodę, bo lubię pić rano gorącą wodę z imbirem. Tym będziemy karmić. Trochę wody się też przyda. Dobra. Zupka gotowa, kochanie. Idziemy do Wojtka rezydencji, ponieważ będzie dostawał jedzonko w łóżku, śniadanie do łóżka. Tu Wojtek ma swój przewód do jedzenia, czyli gastrostomię, czyli pega. I co, jesteś głodny po nocy? To zaraz się zmieni, miejmy nadzieję. No i tu otwieram taką zatyczkę i powolutku brzuch dostaje jedzonko. Jeszcze masz zatyczkę w uchu. Zapomniałeś o tym? Bo Wojtek śpi w zatyczce jednej, ponieważ ta rurka jest tutaj dość głośna, żeby się nie budził, albo żeby w ogóle żyć zasnął, tak? Wybaczcie, że ja mówię w tym filmiku, ale no mówiłam wam, że Wojtek rano jest po prostu średnio ogarnięty. To się tak miałeś w domu rodzinnym. Czy nigdy nie miałeś rano wielu interakcji? Wybacz, bardzo mi przykro. No ja trochę więcej wprowadziłam interakcji w poranki Wojtka, ale jeszcze się nie przyzwyczaił. Tak.
ciebie rzeczy dzieją się powolutku. No, nie miałeś chyba za bardzo wyboru, bo po prostu twoja mama się budziła o 9, więc no. Więc dopiero wtedy się tak tobą zajmowała, prawda? No tak, no jak się wszyscy kładli późno, no ty też się kładłeś późno. Myślę, że to dlatego, a jak my się trochę wcześniej kładziemy, to wstajemy o 8. Tak, no. Tak, no, ty się budzisz naturalnie o 8. Nawet wcześniej ode mnie czasami. A staramy się chodzić spać koło 11. I no, czasami w nocy są jakieś budzenia, no to wtedy pewnie może trochę dłużej się śpi, ale no tak koło 8 jest tak naturalnie zupełnie. Więcej było kiedy? I budziłeś się dlaczego? Żeby co robić? Żeby coś poprawiać? No, mogłeś też być zestresowany, więc wtedy są problemy ze snem. Oczywiście jesteś w stanie spokoju, ale może wtedy było inaczej. Dobra, idę sobie nalać wodę. Wojtek powiedział, że swędzi go bioderko. Teraz jak nikt nie patrzy, to można podrapać. Jasne. Co to za fałsz? Co to za fałsz? Dlaczego? Niech ludzie wiedzą, że drapanko nie jest tematem tabu. No. Już dobrze? No, mam swoją wodę gorącą. Teraz normalnie mam chwilę przerwy i sobie coś też sprawdzam, sobie rzeczy na telefonie. W tej chwili telefon mam zajęty, ale może sobie wezmę laptopa i potem przejdziemy do śniadania właściwego, czyli ja robię śniadanie i sobie potem zjemy, nie, Wojtus? Tak. To prawda, ale nie wszystkie poranki są dla Wojtka ulubione. Już owsianki nie jem, bo okazało się, że jestem uczulona na owies, ale tak, poranna zupa mleczna to nie jest Wojtka ulubione danie i wtedy się nie cieszę. Natomiast w każdej formie po prostu jest przyjmowane chętnie. Jeszcze nie wiem, co dzisiaj zrobię. Zastanawiam się, bo mam takie bardzo dojrzałe mango. No, jakąś, wiesz, no, na przykład komosę ryżową na mleku kokosowym i z musem z mango, albo z kawałkami mango na górze. Mango jest? Nie, nie może być. Chyba, że omlet na słodko byłby. Z mango na górze. Tylko nie mamy żadnego... Chyba, że z masłem orzechowym omlet. Mango? Nie wiem. Nie mamy takiego twarożka. Ewentualnie jogurt, mango, nie.
Przydałaby się jaglanka, ale jeszcze zobaczę. Może wygra jajko. Zastanowię się. Co to za łezka? Nie patrz, Wojtuś, zrobię ci jajko. A, w bok. No tak. To już nie musisz patrzeć w bok. Troszeczkę musisz? Teraz nie musisz. Jak to właśnie? Obudziłeś się godzinę temu. Dobrze. Nie, bo po prostu jesteś porannym leniuszkiem. Tyle? Wystarczy? Już są przykryte, chyba. Co? Dobrze, Wojtunio. To ja idę się umyć. A ty pilnuj lajków. Dobra, jestem wykąpana. Włączyłam Wojtkowi muzyczkę. Żeby sobie pracował, a ja idę robić śniadanko. Hej, Wojtunio. Jednak udało się zrobić jajeczniczkę. Chodź. Do guzka, niby do guzka, tak naprawdę do... wiadomo do czego. No właśnie. No i... co, teraz sobie na ogół po prostu jemy wspólnie śniadanie i często dzwonimy na wideo do mojej mamy, spytać co u niej, która mieszka w Warszawie, albo dzwonimy do Wojtka rodziców, albo do babci, ustawiając jakieś plany na aktualny dzień. Co nie? Coś jeszcze robimy? Jemy! No to jemy. Chcesz odkiewaczkę? Tańcząca rzutkieweczka. W sumie to zadzwonię do mojej mamy właśnie, bo teraz od 2 dni nie dzwoniłam rano, bo miałam studia. Także widzimy się po śniadaniu. Czemu nie za dużo? A, że nie za dużo, twojej jajecznicy. No widzicie, jak ja mam życie. Nawet moja jajecznica zostaje po prostu pożarta. Taki to jest, takie niewiniątko. Właśnie to jest twarz niewiniątka. Gdzie? Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak bardzo to stresujące. To co, robimy mordeczkę? Czyli poranna rutyna kosmetyczna Wojtunia. Zostaniecie wtajemniczeni. No dobra, zaraz nie będziesz tłusty. Tutaj mamy składniki, miska z ciepłą wodą, chusteczki do mycia twarzy i dwa produkty. Więc najpierw użyjemy produkt do czyszczenia z Dermediki, z kwasem azelainowym. Oczywiście są to moje kosmetyki,
które tam... Na... Dobrze, nasze. W każdym razie moja kozmetyczka mi je zapisała, ale żeby Wojtek miał ładną cerę, to pomagam mu jakby zadbać i dobrać najlepsze rzeczy. I okazało się, że ten płyn do czyszczenia bardzo dobrze, tak? Tylko co? A, ząbki jeszcze. No dobra, to najpierw trzeba wyczyścić trochę Wojtka zęby. Dobra, ząbki czyste. Tak jest. No to spróbuję to zrobić jedną ręką. Nakładam Wojtkowi na suchą skórę. No i co? Na tłustą skórę. No i rozprowadzam. Zimną. Oj. Tak, no wybacz. Dzisiaj będzie wersja okrojona. Trochę moczę rękę i teraz zrobimy pianę. Okazało się, że właśnie etap czyszczenia jest strategiczny, jeśli chodzi o cerę. To mi kosmetyczka wytłumaczyła. Taki nowy chodzę. I no, też to bardzo dobrze wpłynęło u mnie na skórę. Czyli czyszczenie właściwymi produktami. A wieczorem też czyszczenie wstępne. Pranie wstępne twarzy, więc dwa produkty do czyszczenia wieczorem, bo na dzień są filtry, no ale rano chyba wystarczy jeden produkt. No i teraz też coś, co od mojej kosmetyczki popatrzyłam, czyli właśnie takie ściereczki, którymi świetnie się zmywa z twarzy. To boli? A śpiewasz. Czasami tak. I no bo co, inaczej to było trudno by ci, Wojtek, myć twarz tak pod bieżącą wodą. Zresztą dowiedziałam się, że na przykład waciki są złe dla skóry twarzy, bo niszczą barierę ochronną. Więc trzeba to wszystko robić bardzo delikatnie. No i tutaj Wojtka hodowla brody pożera zawsze duże ilości kremów. Więcej kremu. Nie no, aż tak to nie. Podoba ci się? Tak? Może. Ale nie wiem, czy Lost Cause to coś, co bym chciała słyszeć przy myciu twarzy. Dobra, teraz suszenie. I też są kosmetycznego tip, czyli ręcznikami papierowymi. Wybacz, bo tak, że jedną ręką to robię, ale... Mam wszystko? Tak. Kto udaje Chrisa Browna? Dobra, jesteś suchy? Dobrze? Okej. Okay. No to teraz ulubiony Wojtka krem, który kiedyś używałam. La Roche. Jest leciutki, bo jest to wersja leżer, czyli lekki po francusku. I nawilża, jest intensywnie nawilżający.
wielu mężczyzn by uznało, że są to tortury. Ale... No, ty jesteś inny. I wręcz... Chyba jest to jedna z twoich ulubionych rzeczy w ciągu dnia. I jeśli chodzi o Wojtka, to bardzo ważnym elementem jego twarzy są uszy, które też muszą być bardzo dokładnie kremowane, ponieważ ma obsesję głaskania uszu. Nie wiem. Patrząc na twoją błogą minę, jak masz uszy głaskane, to powiedziałabym, że nie są to kalumnie. No i potem jeszcze będziemy wychodzić, więc przed wyjściem nakładam Wojtkowi krem z filtrem. Też swój. 50, bo... Może. Jest taka możliwość. Zwłaszcza, że tam w salonie jesteś w stanie wjechać, nie mają progów i schodów. Duże gabinety. Też nie wiem, być może po prostu świat wybuchnie, jeżeli będziesz jeszcze piękniejszy. No dobrze, no to jest to. Podobało ci się? No i co? To jest nasza poranna rutyna. Na tym się kończy. Teraz już co będziesz robił? Będziesz tańczył? A jak skończysz tańczyć, co będziesz robił? Dobrze, no to... Ja się w takim razie zabieram za suszenie włosów i... Ubrałam się, już jestem ubrana. Także... Miło było was tutaj oprowadzać, tak myślę. Co nie było? Było nawet przyjemnie. Tak, no właśnie, widzicie, jak już 2 godziny od przebudzenia Wojtek już staje się człowiekiem. No, więc tak to wygląda w naszym świecie. Dzięki za oglądanie. Pa!